Siemka wszystkim. Dawno nie było filmu, ale mam dobrą wymówkę. Spieprzył mi się komputer. Zdecydowałem zbudować nowy, także chwilę zajęło. Ale dzisiaj coś innego. Nie będziemy nic reperować, ale będziemy jechać na tor wyścigowy. O tym o. Gdzie to jest? Tym właśnie o. Jest cholernie gorąco dzisiaj. Chyba 90 stopni i wilgoć jest chyba 85 albo coś takiego, bo jest strasznie duszno. I tutaj jest ta fura. Jest to Kia Spectra. Tak wygląda. Nie będę za wiele o tym dzisiaj mówił. Będzie filmik w najbliższej przyszłości. Na pewno będę zmieniał w nim zawieszenie. Będę mówił czemu później. Przygotowałem go co nieco na właśnie ten tor wyścigowy. Ściągnąłem siedzenia. O, są tam. Nie po to, żeby wagi uzyskać, tylko odjąć, tylko żeby mieć dojście do ustawienia zawieszenia. A specyficznie, żebym na torze mógł, był w stanie ustawić pochylenie koła, czyli camber. Dać może mniej na minusie, może więcej. Różnie bywa. Teraz jak widzicie, jest obydwa koła przednie i tylnie, zwłaszcza tylnie są. Mamy minusowy camber. Nie pamiętam, już od dawno ustawiałem. Robiłem to sam. Nie było to robione profesjonalnie, ale widać, że ta ryma jest bardziej pochylona. Górna część koła jest bardziej wchodzi w środek niż górna część przedniej rymy. Jest to oczywiście napęd na 4 koła. Tak chcemy mniej więcej, żeby to ustawienia tak wyglądało wizualnie. Nic nie próbowałem zmieniać, tylko tak jak był właśnie ostatnio, bo dużo jest pozmieniane. Tak jak mówiłem, będę o tym mówił w innym filmie. Tutaj mamy takie podstawowe rzeczy, które należy wziąć na jakieś tam wyścigi czy coś takiego. Tutaj zwykłe narzędzia, żeby ewentualnie sway bary przestawić. To może będę pokazywał później. Butelka oleju. Normalne, że jak będziemy dawać w dupę, to ten samochód, ten silnik troszkę tego oleju zje. No i podnośnik. Żebym właśnie mógł, jak do tego dojdzie, żebym mógł ustawić ten cały camber. Tutaj z przodu lepiej widać, jak ten camber się ustawia. Luzuje się te cztery śrubki. Samochód musi być, ta strona samochodu musi być podniesiona i wtedy można to przesuwać w prawo, w lewo. I normalnie całe koło, górna i dolna część przesuwa prawo w lewo. Pochylenie tak jakby zwane. Jeszcze drobne przygotowania. Muszę wodę wziąć dla samochodu i dla siebie. Z tyłu w bagażniku jest pojemnik na wodę. Pod maską jest spryskiwacz wody zaraz pod wlotem. Tutaj. I normalnie pryska wodę, pompa pryska wodę, która właśnie jest w bagażniku, w baniaku. Pryska wodę na intercooler, żeby schłodzić powietrze, które to jest oczywiście turbo, które wchodzi w intercooler zanim wejdzie do silnika, także ta woda tam schładza, coś tam pomaga, próbowałem czuć różnicę, zwłaszcza dzisiaj pewnie będzie cholernie gorąco, na pewno temperatury pewnie oleju dojdą do 250 stopni, jak nie lepiej. 260, 270 to już raczej odpuszczę, bo już nie chcę silnika oczywiście przez jakąś głupotę zatrzeć, no nie? Ma się zatrzeć. W sumie silnik by się nie zatarł, ale jakieś tam zniszczenia drobne, mikroskopijne by mogły być pod takim pod taką temperaturą. Zmieniałem olej ostatnio, dopiero pierwszy raz przerzuciłem się na olej syntetyczny. Także olej syntetyczny będzie się trzymał o wiele lepiej przy wysokich temperaturach i dłużej niż olej zwykły mineralny. Także jak będę jechał tam sam, widzimy się po drodze.
Obgadam jeszcze, o co chodzi, czemu będziemy to zawieszenie zmieniać. Też mam inny dyferencjał. Też będzie film o tym, jak ten dyferencjał będę wymieniał na pewno. Także no, albo widzimy się na torze, albo jeszcze później w czasie drogi. Na razie. Słuchajcie, jedziemy. Ale tak huczy. Zwłaszcza bez tych siedzeń z tyłu, jak w żarówce z lat 70. Przesrane. Także nawet nie wiem, czy mnie słyszycie, czy nie. Właśnie, to nie jest samochód na co dzień, więc męczarnia, jeszcze skacze. Mała dziurka, wszystko czuć. Jesteśmy na torze, jest chyba z 228 stopni Celsjusza, jest przejebane, tutaj zawodnik bez samochodu. Ale tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj? Tylko dzisiaj. Gdzieś zawodnik tej fury gdzieś uciekł. Tutaj fura. Tutaj fura i tam mamy kawałek toru. Tutaj nic nie widać, ale tor ma około 3,6 mil długości. Zawodnik numer 3. Gotowi jesteśmy, jeszcze spotkanie dla kierowców, będziemy jechać. Wymyśliłem sobie sposób na zamontowanie kamery. Jest to trochę takie... No... Muszę kupić jakiś sprzęcior, bo z tym, co teraz wam pokażę, to... A więc kamerę włożę tutaj, w tą dziurkę. Tutaj sobie będzie kamera siedziała. Zobaczymy, co z tego będzie. A więc widzimy się później na torze.
naprawdę koniec dnia, ostatni przejazd. Nie nagrywałem, bo bałem się, że ta kamera spadnie. Na pewno by spadła, jak się przejechałem bez tej kamery, to wiedziałem, że ta kamera spadnie z tej dziurki. Także no niestety nie mam nic nagrane ze środka samochodu swojego, ale mam przed sobą kumpla, on ma kamerę na szybie, także może później, jak go wyprzedzę, może to coś tam będzie nagrane. A więc, ale dobrze jest, samochód się dobrze zachowuje. Przesunęli mnie ze słabszej grupy na mocniejszą, bo wszystkich wyprzedziłem. Później wytłumaczę, o co chodzi na tych eventach tutaj, na tych Open Track Days. Także ostatni przejazd, jest dobrze. Holy shit, this guy is smoky, man. Wow. Słuchajcie, następny dzień. Było widać, co się stało. Było cholernie gorąco. Dla ludzi było gorąco, a co dopiero dla tych silników i zwłaszcza hamulców. Temperatura musiała być niesamowita. Niektórzy myśleli, że mi się coś z silnikiem stało, bo dymy i ja w ogóle tego nie czułem. Czułem, że mi troszkę pedał wszedł w podłogę bardziej niż zwykle, ale to jest normalne, no nie, bo to już była ostatnia sesja 20-minutowa. Zaraz wytłumaczę, jak to ogólnie, o co chodzi na takim track event. To było może chyba jakieś, nie wiem, 15 minuta może. Byłem w następnej grupie, w ogóle też były jajca, bo dali mnie do grupy nowicjuszów,
Jak dawno, lata temu jeździłem, ale przez to, że miałem długą przerwę, to od razu nie dali mnie do pomiędzy grup, tą średnią grupę, intermediate. Także później wszystkich minąłem, w ogóle ruszyłem ostatni z tego z boksu, wszyscy się ustawiali po kolei, ja stałem ostatni lub przedostatni i w te 20 minut z tymi nowicjuszami wszystkich minąłem. Jechałem sam pierwszy chyba przez prawie chyba obkrążenie, coś takiego było. Także od razu poszedłem po tej sesji, poszedłem tam do szefa gdzieś tam, powiedziałem, że słuchajcie, muszę iść do grupy o jeden stopień wyżej, bo siedzę ludziom na dupie, no i muszę wolniej jechać, no nie, no bo tamci się albo uczą, albo boją się, albo cokolwiek im tam, nie można wymijać, kiedy się chce, to nie są wyścigi samochodowe, no nie. I właśnie teraz wytłumaczę reguły. Jak chcecie kogoś wyprzedzić, komuś się siedzi na dupie, nie można sobie wyprzedzić. Są punkty proste, na prostych można wyprzedzać, ale tylko i wyłącznie wtedy, jak ten przed tobą ci pokaże, wysunie dosłownie rękę przez okno i pokaże, czy masz go z lewej strony mijać lub z prawej strony mijać. No nie, i tak pokazuje. Albo na prawo go mijaj, albo na lewo go mijaj, no nie? Ale musisz czekać, aż ten gość tak przed tobą to zrobi. No i ci świezi, oni po prostu nie widzą, nie zwracają uwagi na lusterkę, nie patrzą się, co jest za nimi, albo myślą, że lepiej im pójdzie i trzymają się swojej linii, no nie? No i ty z tyłu szybciej się denerwujesz, no nie? No bo chcesz jechać dalej szybciej, no nie? A i oni ci pieprzą praktycznie twój czas. Także druga sesja i trzecia już była tam później. No ja się w lepszej grupie, w szybszej grupie, no nie? Już dopiero mnie ktoś minął, jak już mi hamulce siadły, tak jak było widać, dosłownie ogień z przednich kół. Tego nie czułem, dopiero była lekka, prosta, czułem właśnie delikatnie pedał mi troszkę bardziej wszedł w podłogę, bliżej podłogi w sumie, ale hamulce jeszcze były, no to ja jadę dalej, no nie, zapieprzam, w ogóle cisnąłem ten samochód ile wlezie, no nie, na maksa, ile się dało. Może za dużo hamowałem, może coś tam się stało, może się kaliper zalakował, ale z dwóch stron, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, te przednie hamulce. No i wyobraź sobie, że później dopiero w połowie obkrążenia, pamiętajmy, że całe jedno obkrążenie, cały tor ma 3,5 mili mniej więcej. Dopiero kończę prostą, rozpędzony chyba ponad 100 wyleciałem i pedał w podłogę, no nie? Normalnie serce do gardła. Szybko zacząłem pompować hamulec, wyhamowałem i zaraz minąłem wtedy zjazd do boksu i musiałem całe obkrążenie, już totalnie prawie straciłem hamulce, może 20% mi zostało hamowania, może nawet mniej, może 10%, i musiałem całe obkrążenie skończyć jadąc powoli i kiwając wszystkim, no nie, ktoś się tam zbliżał za mną, żeby mnie omijali. Także tak wyglądają te hamulce. Patrzcie na tarczę. Tarcza jest zjarana. Nie, ona nie jest taka... Ten klocek zostawił takie ślady. Ona nie jest taka... Dalej jest gładka. Nie jest gładka, no nie? Ale nie jest taka... Nie ma takich głębokich wrzerów, ale tak wygląda. Ale pomimo tego, że tak wygląda, głębokich wrzerów nie ma. To jest po prostu klocek przyjarany. Przyjarał się właśnie do tarczy i też widać czerwone, tarcza jest czerwona na górze, na tych krawędziach i na dole. Ten czerwony kolor taki jest bardziej czerwony tutaj na żywo, ta kamera tak tego dobrze nie bierze tego koloru, ale tutaj to i tam właśnie na krawędzi, na górze ten metal normalnie tak rozpoznać można po metalu. Zmiany koloru właśnie, że był bardzo, bardzo gorący. No i patrzy się na klocek. Klocek dosłownie zbielał. Węgielek. Dalej próbuję. Okej, bez światła widać lepiej. Może troszkę. Normalnie klocek jest biały. On był ciemny, no nie? Czarny. Także to wszystko jest do wymiany. Mam nadzieję, że z kaliperami nic się nie stało.
Tu jest lewa strona, to samo. Identycznie też małe wżery, ale ten klocek przypalony do tej tarczy. Tylnia lewa strona tarcza też się podgrzała. Ona się była gorąca i też zmieniła trochę kolor. Ale nie myślę, że tylnych tarcz będę wymieniał. Tylko je po prostu przetoczę. Dam do przetoczenia i wymienię klocki, oczywiście posprawdzam kalipery i tak dalej. Wymienię płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy na 100% się zagotował, także jest do wymiany. Także będę musiał nowe tarcze zamówić. Myślę, że już lepsze, takie chłodzone, takie czy tam z dziurami, czy tymi nacięciami, żeby były vented, no nie? No i klocki na przód i tył i tylne tarcze przetoczyć. Myślę, że będzie dobrze. No i płyn hamulcowy wymienić. Jeszcze wymienię dyferencjał tylni. Mam już gotowy, prawie gotowy dyferencjał, tylko sile wstawię nowe. On jest to używany. Jest to używany dyferencjał. No i będziemy jeszcze, tak jak chyba mówiłem wcześniej, że będziemy jeszcze wymieniać sprężyny na miększe sprężyny. Patrzcie tutaj, tu można łatwo poznać, w którym miejscu opona dotykała jezdni, tak, asfaltu. Tutaj mamy taką ładną kreskę i patrzcie tutaj, tu jest taki trójkącik. Optymalnie ta kreseczka powinna być tutaj, zaraz nad tym trójkącikiem. Także ustawienie, zawieszenie może być po prostu za twarde i zawieszenie tak nie pracuje, czy powiedzmy nie wygina się na tych zakrętach tak jak powinien i całej opony nie bierze. Ciśnienie miałem po 30 PSI z przodu, z tyłu obniżyłem troszkę, spuściłem troszkę powietrza. Tu mamy z tyłu trójkącik, patrzcie, tu jest ciut więcej. No może prawie tyle samo, ale spuściłem, było więcej, spuściłem powietrza i zaczęło tej opony troszkę bardziej brać. Po prostu chodzi o to, żeby cała powierzchnia opony była dociśnięta do jezdni. Teraz właśnie pokazywałem prawe koła. Czyli że jak skręcamy w lewo ostro, to ta cała opona powinna się rozejść po całej jezdni. Także tu jest coś nie tak. Dlatego właśnie te sprężyny będą zmieniane i tak dalej. Zawieszenie ustawiane, alignment, corner balancing i tak dalej. I to jest właśnie następny projekt. W następnym filmiku. Mam nadzieję, że wkrótce. Są oczywiście inne zajęcia. Tak jak Mustang. Następnym razem gdzieś pojadę, będę bardziej przygotowany z tym nagrywaniem. Żałuję, że nie miałem kamery zamontowanej na tym pierwszym przejeździe, jak wszystkich miałem, bo to było naprawdę zajebiste. No ale nic, trudno, będzie następny raz. Dzięki za oglądanie, do następnego.